Jeżeli Kościół się myli, to dlaczego do niego należymy? To dlaczego nie założymy własnego? To dlaczego nie stworzymy jakichś własnych prawd wiary? No bo w nich nie ma zbawienia. Zbawienie jest w tym, co objawił Chrystus. Rzecz, że za sprawą Soboru Watykańskiego II i posoborowych każą nam wierzyć papieży, byśmy systematycznie wprowadzani w błąd. I dzisiaj to się nie skończyło. Te odpowiedzi właśnie, w świetle tego, co napisze, co wyłoży ksiądz biskup Sanborn, czy lefebrystów, czyli indultowców i lefebrystów, są fałszywymi odpowiedziami. Są fałszywe odpowiedzi. Więc będę, jak Pan Bóg da, te lekturę czcigodnym wiernym przybliżał. Będę to czynić w obrębie kazania. Niech Pan Bóg rozświetla nasze umysły, nasze sumienia też, żebyśmy z odwagą chociażby chcieli się w jakiś sposób zmierzyć. Jeżeli ktoś by nie był gotowy do przyjmowania tezy sedewakantystycznej, to by przynajmniej był gotowy w jakiś sposób postawić pytanie, jak jest z tymi, o których nam każą wierzyć, że są papieżami przez minione 50 lat. No i będzie dla Polaków, dlatego też w jakiś sposób, tak, no pośrednio, ale to jest bardzo ważny powód czytać ten artykuł przeze mnie, dlatego że no, dla nas Polaków kluczem do wiary jest osoba Jana Pawła II. Jeżeli się nie odżegnamy od czegoś, czego nie chcemy przyjąć, czyli papolatrii, uznania w Wojtyle jakby Boga. Nie ma złych rzeczy, o których by można mówić. A te złe rzeczy nie są jak tam najgorsze, jak tam w ostatnie pół roku wyborcza, tak? Czy Żydzi próbowali jakieś tam znajdywać z przeszłości jakieś tam obyczajowe rzeczy. No nawet jakby były, to one nie są najstraszniejsze. Najstraszniejsze jest, że ten, który jest przez siebie i przez wiernych uważany jako głowa Kościoła, jest jednocześnie tym, że ten Kościół niszczy fałszywą nauką. Tego w historii wcześniej nie było. Papież mógł co najwyżej nieobyczajnie żyć, ale nigdy nie powiedział, że prawdy wiary, które nie są prawdami wiary, mają być prawdami wiary, bo on tak mówi. Jeżeli są pojedyncze przykłady jakieś, które by tak podpierały, to tu się biskup Sanborn właśnie z nimi też rozprawy, wskazując, że są wprost tacy, takie osoby, jak profesor De Mattei, czy jeszcze inne nazwisko tam padnie, którzy na pewien sposób fałszują historię, żeby uzasadnić tezę, że zdarzało się, że się papieże mylili co do wiary. Nie, papieże się co do wiary nie mylili. Prowadzili co najwyżej, jak każdy z nas w jakiś sposób, jak każdy z nas może podwójne życie. Ale nigdy nie kazali fałszywie wierzyć. Na ten moment niech to wystarczy. Daj Boże, będzie możliwość, okazja, żeby odczytać wiernie całość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.